Koniec problemów mieszkańców z brakiem wody. Pierwszy etap wodociągu w Głobikowej zakończony. Inauguracyjny przyłącz do budynku mieszkalnego w Przysiłku Południk już wykonany. Na tę inwestycję wszyscy czekali od dawna. Powstał nawet Społeczny Komitet Budowy Wodociągu w Głobikowej. Dla mieszkańców Głobikowej, dla mieszkańców Południka Braciejowej historyczny moment, tak. Mamy taki fajny dzień, w którym możemy tutaj brać wszyscy udział, że jest ta pierwsza przyłącz, jest te pierwsze przekopy. Cieszymy się, że doszło do skutku, że wodę będziemy mieć. Czekaliśmy tyle, ale w końcu się udało, no i jest pierwszy numer, pierwszy dom podłączony. Coraz gorzej, coraz mniej było tej wody, coraz bardziej nam brakowało, no a woda no to życie, no to więc dokuczało nam to coraz bardziej, ale jak tu powiedziałam, no zawsze na sercu pana wójta leżało to, żeby jednak ta woda popłynęła i popłynęła i cieszymy się bardzo. Ja porównałem tą pierwszą wodę, która zostanie tutaj podana, do tej łyżki wody życia i spełnienia nadziei. Jest to piękne po prostu. Spełnienie nadziei zarówno i dla mnie, bo marzyłem o tym, bo każdy chce coś dokonać i odejść po prostu, żeby były dobre wspomnienia, jak i również największą radość to po prostu radość mieszkańców. I ja myślę, że to jest dla mnie osobiście bardzo duże wydarzenie. Inwestycja wodociągowa w Głobikowej potrwa do marca 2021 roku i wyniesie blisko 7 milionów złotych. Na zadanie pod nazwą Poprawa gospodarki wodociągowej na terenie gminy Dełmica pozyskano ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania z RPO. Pozostała część tej kwoty to środki własne gminy Dełmica. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zanim ta woda do Głobikowej dopłynie, no niestety musiała popłynąć przez Południk, żeby od Braciejowej do nas woda płynie. Ale i tu cierpliwie czekamy, popłynie do Głobikowej. Jeśli już jest na górkach, to już jest Głobikowej bardzo blisko. Nawet w tamtym roku już był taki okres, że już tej wody brakowało w kwietniu. Ludzie już zgłaszali problemy, że brakuje im wody, no tych bieżących potrzeb, nie? W tym roku w miarę te opady są, ale aczkolwiek też jest dużo sygnałów, że tej wody brakuje. Ale już czekamy, już jest woda blisko domów, także czekamy teraz na przełącza do poszczególnych gospodarstw. To jest teren wyjątkowo niewdzięczny, jeśli chodzi o takie prace budowlane, prace ziemne. No, my cieszymy się, że nam dochodzą, tak nazwijmy to, nowe odcinki sieci, które możemy eksploatować. Dla nas to się przekłada na kolejnych odbiorców i dochody, ale też jest to dla nas takie wyzwanie, ponieważ tu akurat na tym terenie jest tu wiele punktów, które będą wymagały takiej obsługi i takiego nadzoru, ciągłego nadzoru. No ale myślę, że poradzimy sobie z tym tematem. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenach górskich została rozpoczęta w 2013 roku. Budowa wodociągów Głobikowej wpisuje się w największy program wodno-kanalizacyjny na terenach górskich gminy Dąbica, szacowany na 70 milionów złotych.